Teraz jeszcze jedną z takich elementów mind control na tych portalach, które wiemy, że manipulują, no to jest ukrywanie informacji. I tutaj podam przykład, żebyście Państwo mogli łatwo się też chronić przed tym, szukając pewnych informacji. Mianowicie wiemy, że YouTube, Google, Facebook to jest jedna taka banda. W związku z tym w wyszukiwaniu informacji nie używamy Google'a. Proste. Jeżeli coś wiemy, że jest brudne, no to nie używamy tego do wycierania nosa. Proste. Używamy na przykład wyszukiwarki DuckDuckGo. DuckDuckGo. Tak, kaczka, kaczka, idź. DuckDuckGo.com. I możemy zastosować taki trik. Przykładowo, proponuję zastosować to do wyszukania prostej informacji. Na przykład piosenka Adrian Skoczylas, Setny Krok. Jest taka piosenka, taki chłopak, nawet nie znam, nie wiem jak wygląda ten Adrian Skoczylas, natomiast śpiewa fajne piosenki patriotyczne o słowiaństwie i o tym, co się dzieje. I piosenka Setny Krok. Jeżeli sobie w YouTube wpiszemy Adrian Skoczylas, Setny Krok, wyszukiwarkę YouTube'a, to znajdziemy dużo różnych rzeczy, ale konkretnie nie tą piosenkę. Jeżeli wejdziemy na jego kanał, no to gdzieś tam ją znajdziemy ręcznie, ale wyszukiwarka YouTube'a nie znajdzie. Więc w jaki sposób znaleźć tą piosenkę, żeby się znalazło? Poprzez tą wyszukiwarkę właśnie? Albo przez DuckDuckGo, ale tutaj nawet Google znajduje, tylko trzeba wpisać w ten sposób. Site, site, dwukropek, bez spacji, youtube.com, żeby Google albo ten DuckDuckGo szukał, nie, żeby szukał tylko w tej domenie. Okay. Następnie spacja i piszemy Adrian Skoczylas, Setny Krok. I wtedy nam wyskakuje to, co chcemy. Konkretnie? Konkretnie wiemy, że szukamy na YouTubie. Czyli nie wpisujemy wyszukiwarkę YouTube'a, tylko wpisujemy w inną wyszukiwarkę, żeby wyszukała na YouTubie. I wtedy ona nam znajdzie. No trochę skomplikowane, a jak widzisz, my sobie wszyscy w życiu ułatwiamy. No, chodzi o to, żeby poćwiczyć. W tym pędzie szczurów. Celowo podałem ten jakikolwiek przykład, który zauważyłem, że tak jest, żeby ludzie sobie poćwiczyli to. Być może za jakiś czas YouTube się zorientuje, że może to, co Berdowicz powiedział, to zbytnio ich obnaża, więc zlikwidują ten ban na tą piosenkę. No, ale na jest to pewnego rodzaju też droga pójścia, nie tak jak idzie stado. Tak, tak. No, jeżeli nie pójdziesz tą, no to trzeba inaczej ominąć. Nie? I no, to jest jedna z metod, czyli ukrywanie. Ukrywanie czegoś, co jest no, wyraźne. Tak. Aleks, ja bardzo Tobie Cię dziękuję za spotkanie. Drodzy Państwo, zachęcamy do odwiedzenia i studia VTV, ale przede wszystkim kanału mojego gościa. Porozmawiajmy TV. Tak, i się pochwalę. Od wczoraj rozpoczęliśmy nowy kanał, znaczy nową stronę, kursy.pl. Kursy.pl. Tak. Ale nie szukane w Google, tylko DuckDuck. Nie, nie, no po prostu trzeba wpisać u góry. Google też znajdzie. Kursy.pl. I tam będą kursy bardzo fajne. Jakie, to zobaczymy, bo dopiero się rozwija. Okej. Okay. Pewnie takie jak u nas, bo ostatnio też sporo kursów się zdarzy. Drodzy Państwo, takie spotkania pewnie się nie spodziewaliście. Dla mnie ogromna przyjemność, bo mogłem wreszcie po raz pierwszy, przyznasz sam, pierwszy, usiąść obok i porozmawiać z Aleksem Berdowiczem. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz i będzie ku temu więcej sposobności. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Trzymajcie się, pamiętajcie o tym, że to, co jest najważniejsze dla Was, jest w Was. Chyba się ze mną zgodzisz. Tak. I również dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dobrej nocy. Dziękuję.